Witajcie! Zapraszam dzisiaj do recenzji książki Upadli autorstwa Lauren Kate. Najpierw co nieco o fabule. Główna bohaterka, czyli nastoletnia Lucy, trafia do poprawczaka. Spotyka tam dwóch chłopców, którzy szczególnie ją interesują, a są to Cam oraz Daniel. Różnica między nimi jest tylko taka, że właśnie Cam ją lubi, jest dla niej miły, fajny jest po prostu, a za co Daniel na jej pierwszym spotkaniu pokazał jej środkowego palca. Więc dziwne jest to, że bardziej pociąga ją jednak Daniel niż przeuroczy Cam. Fabuła pierwszej książki, jeżeli chodzi o miejsce, praktycznie nie wykracza poza ten ośrodek, ten poprawczak. Kilka razy są sceny poza nim, natomiast sam poprawczak jest głównym miejscem wydarzeń. Są tam również dziewczyny. Zaprzyjaźnię się z pewną dziewczyną, która nazywa się Pen. Jest ona dosyć taka mniej atrakcyjna, że tak to ujmę, ale mimo to najbardziej się właśnie zaprzyjaźnia z Lucy. Ma ona dostęp do wielu przedziwnych rzeczy. Warto może wspomnieć, dlaczego w ogóle Lucy znalazła się w tym poprawczaku. Otóż w swojej poprzedniej szkole, takiej bardzo prestiżowej, na pewnej imprezie poszła z kolegą dalej na spacer i wskutek nieprzyjemnego zwrotu akcji jej kolega zaczął się palić. Policja nie miała jak tego udowodnić, że ona to zrobiła, ale była tam jako jedyna osoba, więc no przykro mi, ktoś za to musi odpowiedzieć. Więc tak dzięki sądowi nasza kochana Lucy trafia do poprawczaka. Co do samej książki, to jest ona bardzo wciągająca. Bardzo ciekawi bohaterowie. Co do Lucy, to ją bardzo polubiłam. Nie pokochałam. Czasami nie zgadzałam się z jej wyborami. Książka ma to do tego, że niektóre wydarzenia właśnie nasuwają sporo pytań. Są nie do końca wyjaśnione, a z kolei inne są mocno przewidywalne. Relacje bohaterów przypominają mi serię Nieziemska. Upadłych przerażająco szybko się czyta. I co najgorsze, chce się czytać jeszcze dalej, ale już nic nie ma. Po niecałych 500 stronach ma się takie wrażenie, że szkoda, że się to skończyło. Z ogromną chęcią przeczytam dalsze części. Natomiast powracam do fabuły i oceniam ją na 8 punktów. Właśnie z racji tych wszystkich plusów i minusów, które przed chwilą wymieniłam. Natomiast jeżeli chodzi o moją ulubioną kategorię, czyli oprawę wizualną, to w niej książka zarabia 7 na 10 punktów. Teraz wyjaśnię dlaczego. Ogólnie okładka bardzo mi się podoba. Jest bardzo fajny, mroczny klimat. Śliczna czcionka Upadli. No praktycznie nie ma nic do zarzucenia. Natomiast jest takie jedno ale, ponieważ główna bohaterka jest opisana tutaj jako taka nieco bardziej krągła. I jest to często przypominane. Natomiast na tej okładce widzimy szczuplutką dziewczynę, która nie do końca pasuje do opisu. Druga rzecz to taka, że główna bohaterka ma krótkie włosy, gdyż po tym pożarze jej się trochę podpaliły i matka musiała je ściąć. No a jak widzicie, dziewczyna na okładce ma długie włosy. Tył również bardzo przejrzysty, nieco skromny opis. Jeżeli chodzi o środek, to fajny żółty papier, taki niezbyt biały i bardzo duża czcionka. Czyta się właśnie to między innymi dlatego bardzo szybko. Ostatnią rzeczą jest styl autorki, w której to kategorii zarabia książka 8 na 10 punktów. Podobało mi się właśnie wiele tych wątków. Może trochę późno objawiło się właśnie te upadłe anioły, gdyż nie kryjmy tutaj, tytuł jest Upadli. A większość książki jest dość realistyczna
nie licząc właśnie pewnych cieni, które widzi główna autorka. Co ja mówię? Główna bohaterka. Jeżeli zaś chodzi o wątek miłosny, jest on dość dobrze wykreowany, mi się wydaje. Z początku byłam w teamie Kama, a później przeszłam na team Daniela i raczej tak już zostanie. No chyba, że się jeszcze coś zmieni. W sumie z tym nigdy nic nie wiadomo. Jeżeli jeszcze chodzi o ten wątek anielski upadłych aniołów, to podoba mi się sam zarys tych upadłych aniołów, ich powiedzmy to wygląd. Właśnie tutaj pojawia się trochę nawiązań do Biblii. Ja chętnie przeczytam dalsze tomy. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do przeczytania tej książki. Chcę jeszcze napomnieć, że ta autorka napisała również książkę pod tytułem Łza, opowiadająca o micie o Atlantydzie. Lecz ona nie podobała mi się tak bardzo, jak książka Upadli. Praktycznie w ogóle mi się nie podobała. Za bardzo. Więc nieco trochę się bałam właśnie czytać Upadłych, bo też myślałam z początku, że mi się trochę nie spodoba właśnie takie Łza, ale ta książka jest genialna. Widzimy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do przeczytania tej książki. Wszystkie linki do social media oczywiście w opisie. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Zupełnie jak z Intruzem. Nikomu się nie podoba Zmierzch, natomiast polecam gorąco Intruza. Bardzo gorąco. Stefanie Meyer. Świetna książka.